Tak, no można powiedzieć, że dzisiaj już próbowaliśmy wyciągnąć to, co od początku eliminacji nie funkcjonowało, jak też wiele elementów wyglądało słabo. Eliminacje kończą się remisem 1-1. Mam wrażenie, że te eliminacje nie zostały przegrane dzisiaj, tylko znacznie wcześniej, czy w czerwcu, czy to we wrześniu. Tak, no można powiedzieć, że dzisiaj już próbowaliśmy wyciągnąć to, co od początku eliminacji nie funkcjonowało, jak też wiele elementów wyglądało słabo i to jakby dzisiejszy mecz, myślę, że bardziej był meczem takim próbujemy zrobić krok do przodu po tym, co w tych eliminacjach pokazaliśmy, gdzieś poprawić naszą grę i gdzieś zbudować się na dzisiejszy już na te play-offy. I z przebiegu spotkania, jeśli chodzi o grę, to widać było pozytywy. Gdzieś w tej końcowej fazie przy polu karnym, tam brakowało ostatniego podania, znalezienie wolnej przestrzeni, strzał z dystansu, gdzieś po prostu oddanie strzału na bramkę, czy nawet wrzutki. To jest jakby element, który pewnie będziemy analizować i pewnie jest do poprawy, ale naprawdę wiele, wiele pozytywów w tej grze było widać. Gdzieś to, jak chcieliśmy rozpocząć sytuację, jak gdzieś przegrać z jednej strony na drugą, przejść przez fazy defensywy do ofensywy, tutaj to wyglądało dużo lepiej, no ale to też piłka nożna, no jednak z meczu na mecz tego nie da się zmienić tak o 360 stopni, ale myślę, że to jest kierunek, którym powinniśmy podążać. Przyjeżdżasz do Pragi, siadasz obok Fernando Santosza, zaczynają się eliminacje, pomyślałeś chociaż przez moment wtedy, że one się mogą tak potoczyć i tak skończyć, jak dziś w pewnym sensie kończą, no bo już tylko play-offy zostały? Myślę, że parę takich momentów bym znalazł, gdzie po meczu, czy nawet przed meczem myśmy pomyśleli, że nie ma szans, ale to jakby to nie był jeden mecz. Tych meczów było parę, gdzie zagraliśmy słabe spotkanie, przegrywaliśmy, traciliśmy punkty, więc jakby no całe eliminacje szły bardzo, bardzo źle dla nas, więc jakby tutaj trzeba być też obiektywnym, a tych końcówki gdzieś próba takiego, z jednej strony chcesz wrócić na właściwe tory, z drugiej strony wiesz, że jeszcze te eliminacje trwają, ale mi się wydaje, że jakbyśmy pewnie te eliminacje innych zagrali taki mecz, to dzisiaj pewnie byśmy wygrali, ale to też jakby ja jestem tutaj zdania, że w tym kierunku powinniśmy iść i te mecze wygrane przyjdą i taki mecz jak dzisiaj z Czechami na te kolejne spotkania, można powiedzieć w nowym roku, nowe rozdanie i wtedy mam nadzieję, że też będą zwycięstwa. Robert, ciężkie czasy nastały rok temu, czekaliśmy na wyjście z grupy namówionej, a dzisiaj mamy ciężko pojechać na Mistrzostwa Europy, gdzie gra dużo więcej drużyn z Europy. Oczywiście, teraz dzień na dzień dzisiejszy to trzeba się zacząć naprawdę od początku eliminacji, od początku jakby nie szło nam, jakby nie graliśmy tego, co byśmy chcieli, a dzisiaj to już trochę takie, nie sobie, że ratowanie, ale gdzieś próba odbudowania tego i powiem szczerze, w perspektywie meczu, to jak graliśmy, jak próbowaliśmy rozgrywać, naprawdę widzę wiele pozytywów. Oczywiście to ciężko powiedzieć, no bo jest tylko remis, nie wygraliśmy, jakby te eliminacje już są za nami, teraz tylko trzeba się skupić na tych play-offach, ale do pola karnego, nazwijmy to, naprawdę dobrze wyglądało. W tym późniejszym jakby fazie, gdzieś bliżej pola karnego, gdzieś czasami zabrakło, nie było też miejsca oddania strzału, wrzutki, gdzieś poszukania, żeby być niebezpiecznym w polu karnym, ale z drugiej strony też nie ma co się oszukać, że wszystko w jeden mecz nie da się zmienić i zdajemy sobie z tego sprawę, że to cierpliwość jest potrzebna, ale oczywiście no, eliminacje są za nami i teraz jak tylko i wyłącznie trzeba się skupić na play-offach, mam nadzieję, że dwa mecze zagramy u siebie, bo to też na pewno da nam jakiś taki dodatkowy bodziec i jakąś przewagę, a gdzieś w tych kolejnych meczach będziemy szli do przodu i takie mecze jak dzisiaj już będziemy wygrywali. Jeszcze też brakuje nam szczęścia, miesiąc temu brakowało ciebie, teraz z kolei Piotrka Zielińskiego, który zachorował. Czy wiedząc o tym fakcie miałeś przeczucie, że może być ciężko, jeśli chodzi o posiadanie piłki i kierowanie sytuacji? No zawsze taka strata, jakim jest Zielu, to zawsze jest dla drużyny, można powiedzieć, taki cios, ale wiadomo, że jakby podchodząc do meczu musimy o tym zapomnieć i spróbować wszystkiego, co mamy na boisku i myślę, że wielu zawodników naprawdę się pokazało z fajnej strony. Oczywiście z emocjonalnego punktu widzenia no to jest tylko remis, z takiego piłkarskiego to gdzieś widać jakiś krok do przodu, światełko w tunelu i mam nadzieję, że gdzieś będziemy podążali tą ścieżką, a wtedy też nie tylko też sytuacja, ale też przede wszystkim wyniki zwycięstwa przyjdą. Nie udało się awansować bezpośrednio. Co się musi więc zmienić w tej grze, żebyśmy awansowali przez baraże? Myślę, że krok po kroku. No dzisiaj już było
parę naprawdę takich zagrań, rozegrań, spróbowanie przejść z fazy defensywy do fazy ofensywy i to naprawdę wyglądało bardzo fajnie. No teraz kolejny krok trzeba zrobić, jak znaleźć miejsce, jak oddać strzał, jak stworzyć sytuację, jak być bardziej niebezpiecznym w polu karnym i przede wszystkim spróbować strzelić więcej bramek. I to jest jakby ten kolejny krok, który pewnie musimy zrobić, musimy go poprawić, bo tak jak powiedziałem, że wyjście na pozycję, dojście do pola karnego, tutaj przychodziło nam to dobrze, ale gdzieś brakowało miejsca czy do wrzutki, do podania, czy nawet do dania strzału, bo czasami też bardzo dobrze brokowali, ale z drugiej strony oczywiście to od nas zależy, czy gdzieś będziemy ten ułamek sekundy szybciej od przeciwnika, czy nie. Robert, walczyłeś sobie jedną setkę, postanowiłeś lobować, nie żałujesz, że tam nie użyłeś siły, gdzieś nie poszukałeś dalszego rogu. No tak wiadomo, no teraz można sobie myśleć, ale myślę, że minimalnie mogłem poczekać, tak piłka mi bardziej spadnie gdzieś się i spróbować uderzyć drugi róg, ale no to jakby tam są milisekundy na podjęcie decyzji, oczywiście no teraz można być mądrym i mówić i wypowiadać się co lepiej, oczywiście jakbym to wykończył, no to byłoby idealne rozwiązanie, ale to jest piłka nożna i tutaj pewnie lepszego wykończenia zabrakło, ale myślę, że ogólnie to nie chodzi o taką całą sytuację, gdzieś się przebiegu gry to jest widać progres, ale gdzieś ta końcowa faza to jest coś, co powinniśmy jeszcze poprawić. Dzięki.